Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich, ja się nazywam Artur Nowak, to jest Wysłuchanie, a moim waszym gościem jest dzisiaj Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny magazynu Kontakt. Jeżeli jest coś, co ma taki przymiot katolicki, co biorę do ręki i z przyjemnością czytam, to z całą pewnością jest ten magazyn, chciałem wam go pokazać. Poprosiłem Ignacego, żeby przyniósł i żeby mógł wam to pokazać, bo to jest naprawdę kawał bardzo dobrych tekstów na temat nie tylko związany z katolicyzmem, ale też z naszą tożsamością, z psychologią, z tym, jak być lewicowcem, socjałem w tych czasach liberalnych dla mnie na przykład. Tutaj możecie poczytać wywiady między innymi z Peterem Fanem, ale też z Piotrem Ikonowiczem, zdaje się, rozmawialiście. Możecie przeczytać o tym, co sądzą publicyści Kontaktu na temat kardynała Krajewskiego. To taka gwiazda, która zawsze skrzykuje dziennikarzy i fotoreporterów, jak śpi z jakimiś bezdomnymi. No ostatnio pozwolił, żeby przeszedł nad nim słoń, jak się szkoli słonie i jakie to jest okrucieństwo. Możecie przeczytać też w Kontakcie. No, ale takich mamy kardynałów, takich showmanów pustych, próżnych i bardzo fajnie, że katolickie pisma potrafią to zauważyć. Ignacy to jest taki dla mnie drugi Turowicz, nie tylko dla mnie. Spotkałem się już z tym określeniem pewnie nieraz. No, nie wiem, czy akurat z tym, że drugi Turowicz, ale to, że Kontakt według wielu jest jakimś rodzajem przedłużenia tradycji Tygodnika Powszechnego, no z tymi tezami się spotykamy i mierzymy się z nimi od lat, bo też nie do końca się poczuwamy. No, chcemy iść jakąś swoją własną drogą, która jest jednak bardziej na lewo niż środkiem. Nie jest to katolicyzm otwarty, tylko jest to lewica katolicka, lewica chrześcijańska. No i dostrzegam pewne jednak fundamentalne różnice w naszym podejściu do wielu różnych spraw. Ja mam dzisiaj takie pytanie, czy w ogóle ludzie, którzy przestrzegają w swoim życiu Ewangelii, która jest dla nich jakimś takim azymutem, no mogą być inni niż lewicowi, twoim zdaniem? Bo tak stawiam sobie czasami takie po prostu pytanie i no bo mamy takie podziały społeczne, poglądy konserwatywne, takie tradycyjne, liberalne, ale też spojrzenie na gospodarkę, na drugiego człowieka, na jego miejsce w przestrzeni lewicowej i prawicowej. Będziemy mówić, nie jest tajemnicą o Janie Pawle II, dzisiaj dość dużo. No to jest człowiek, który wzmocnił bardzo mocno te prawicowe ekstremizmy, mam na myśli Opus Dei. Nie wiem, czy to są ekstremizmy, czy to nie jest po prostu norma pewna w Kościele. Legioniści Chrystusa. Dużo by można wymienić takich organizacji. Przywołałem te, które przychodzą mi teraz do głowy. Jest pytanie, no jak z tą lewicą i z tym kościołem jest, że jest mu nie po drodze, bo przypominę to tępienie teologii wyzwolenia. W Ameryce Łacińskiej chyba najbardziej znany taki przykład takiego tłumienia tych robotników Pana Boga. A z drugiej strony pompowanie tej popularności Ronalda Reagana, tego wyzysku. Masz jakieś refleksje na ten temat? Dlaczego tak się dzieje? To jest jeden z tych kluczowych tematów, które w magazynie Kontakt staramy się pokazywać, starając się ukazać, że katolicyzm, a już na pewno chrześcijaństwo, nie jest skazane na mariaż z prawicą. W Polsce jest to może trudne do zauważenia i od lat, tak jak pytałeś, czy się mierzymy z pytaniami o relacje z Tygodnikiem Powszechnym, na przykład i tym dziedzictwem, które skądinąd szanujemy, no to też najczęstszym pytaniem, które nam się zadaje, no to jest, jak to w ogóle jest możliwe, jak ten szpagat wykonujecie. No ale wiem wystarczająco dużo i wystarczająco się rozejrzałem po świecie, żeby wiedzieć, że na świecie takich jak my, czyli ludzi, którzy z jednej strony przyznają się do Ewangelii, również do katolicyzmu jako pewnej określonej formy wyznawania Ewangelii, a jednocześnie mają poglądy lewicowe, socjalistyczne, socjaldemokratyczne, no oczywiście spektrum jest tutaj szerokie, jak szerokie jest spektrum na całej lewicy, jest bardzo wielu. I że ta możliwość istnieje, że Kościół jest zdecydowanie większy, szerszy, głębszy i stokroć bardziej pojemny niż polski rzymski katolicyzm, który z całą pewnością
nie jest szczytowym osiągnięciem chrześcijaństwa na świecie. No, mam taką głęboką nadzieję, że nie jest ani szczytowym, ani docelowym punktem rozwoju. To widzimy zmianę, bo to serce Kościoła katolickiego bije coraz to w jakichś różnych miejscach świata. Papież Franciszek bardzo wyraźnie pokazuje, że można myśleć o świecie inaczej, to znaczy jego encykliki Ronaldowi Reaganowi czy Margaret Thatcher by do ręki by ich chyba nie wzięli, biorąc pod uwagę, jak mocno on w nich chłoszcze neoliberalizm, rynki finansowe, wyzysk, zanieczyszczenie środowiska. Zanieczyszczenie środowiska związane z eksploatacją i z kapitałem i tak dalej. No to wszystko jest coś, co nam jest bardzo po drodze. To nie to, że z papieżem Franciszkiem, z którym akurat skądinąd zaraz będzie 10. rocznica jego pontyfikatu, ale że jest nam we wszystkim po drodze, bo pewnie chcielibyśmy więcej, ale akurat jeżeli chodzi o spojrzenie na ekonomię, sprawy społeczne, priorytety kładzione właśnie na peryferiach, na globalnym południu, na ludziach wyzyskiwanych, na ludziach słabszych ekonomicznie, socjalnie, na ochronie środowiska, no to z całą pewnością jest nam bliżej do papieża Franciszka niż do dziedzictwa Jana Pawła II, no, który po prostu zupełnie inaczej rozkładał te priorytety, inaczej rozkładał akcenty. I tak jak mówisz, no bardzo mocno zakonserwował w Polsce w sposób szczególny ten mariaż Kościoła i katolicyzmu z prawicą, ale nie sądzę, żebyśmy byli na to skazani. Póki co jednak jesteśmy w tyglu takiej dużej dyskusji, która jest pokłosiem książki Ecce Verbecka. Ecce Verbeck, zapraszam was nieustannie, dwukrotnie gościł ostatnio w naszych programach. Możecie sobie te rozmowy odszukać, ale też filmu Marcina Gutowskiego. Marcin też był z profesorem Birkiem niedawno. Zapraszam was do odsłuchania tych rozmów. No i mamy z jednej strony, odwołam się po prostu do sieci, hasło premiera Morawieckiego, pod którym zebrali się wszyscy, nie lękajcie się, i mamy hasło, które jest taką prowokacją, nie zesrajcie się, tak, z drugiej strony. I na moim wallu na Instagramie pokazałem te obydwa hasła i ktoś napisał, ciekawe jak to by było, gdyby dzisiaj ludzie mieli wybierać, tak jak kiedyś wybierali i mieli do wyboru Jezusa i Barabasza, aby mieli Jezusa i Wojtyłę, kogo by wybrali. Oczywiście to pytanie jest absurdalne, prowokacyjne, nad którym się możemy zastanowić. Natomiast się zastanawiam, na ile spór o Wojtyłę jest jeszcze sporem religijnym, a na ile jest politycznym i czy ty uważasz, że on jest potrzebny. Bo ja ci od razu zdradzę, że moim zdaniem jest bardzo potrzebny i prędzej czy później bardzo dobrze, żebyśmy sobie tą postać dobrze przebadali, ale nie tylko pod kątem pedofilii, ale pod tym kątem, o którym ty mówisz. Wiem, że przygotowujesz dużą książkę na temat władzy w Kościele, bardzo czekam na tą lekturę, ale ty mówisz, że Kościół to nie tylko pedofilia, ale nie przestrzeganie praw pracowniczych, zatrudnienie na czarno, uzależnienie czegoś losu od woli przełożonego, przemoc ekonomiczna, seksualna, osób zakonnych, brak należytej i powszechnej otwartości na słabości, kryzysy psychiczne, leczenie uzależnień, łamanie ludzkich sumień, kręgosłupów. Dodałbym do tego też blatowanie się po prostu z lokalną władzą, stanie na straży pochwał różnych lokalnych kacików. To też jest dziedzictwo Wojtyły. Przy tym ta purytańska seksualność i pokazuje się pełna hipokryzji. Tu się z tobą zgadzam. To wszystko, co wymieniłeś, no to jest cytat z jednego z moich tekstów o nadużyciach władzy w Kościele i o przemocy systemowej, jaka się dzieje w Kościele w Polsce i nie tylko w Polsce, chociaż w różnych miejscach na świecie ona ma jednak różne oblicze, no bo tak jak mówiliśmy o tej różnorodności przywiązania do określonych stron politycznego sporu, no to tak również inne sposoby funkcjonowania wspólnoty, no są na przykład bardzo silnie zależne od tego, jak wielu jest w niej księży, a jak wiele pracy muszą wykonać świeccy, co w Polsce jest no, jeszcze daleko przed nami, chociaż zmierzamy oczywiście. No, mamy do czynienia z takim feudalnym surogatem pana, który przyjeżdża na tą parafię, ma panią, która mu sprząta, gotuje. On w zasadzie łaskę zrobi, że przyjmie kogoś w jakiejś kancelarii, odprawi jakąś mszę, zrobi jakiś pogrzeb, a poza tym jest zdenerwowany, nie wiem, bo mam wrażenie, że ma depresję, albo jest jakiś zły na cały świat, nie za bardzo wiadomo o co. No to jest konglomerat bardzo wielu zjawisk i bardzo wielu mechanizmów, przede wszystkim o strukturalnych przyczynach, tak, to nie, ich związanych z wtłaczaniem w określone postawy, w określone zachowania. No tu jest cały wielki wątek oczywiście formacji seminaryjnej, później relacji ze swoimi przełożonymi, relacji z
kolegami i tak dalej, i tak braku dalej. Braku kobiet to jest, w kościele, tak, celibatu to jest, i tak to jest dalej. Jest bardzo, bardzo wiele wątków, które bardzo trudno tak rozsupłać w kilku zdaniach, ale tutaj pełna zgoda. A co wracając do Jana Pawła II, no ja uważam, że ta rozmowa jest nam oczywiście jako Polkom i Polakom, nie tylko katolikom i katoliczkom w Polsce, absolutnie niezbędna. Numer, który pokazywałeś do kamery, to jest numer Czyj papież? To jest numer z 2019 roku, no, w którym staraliśmy się zmierzyć właśnie z dziedzictwem Wojtyły, stawiając wprost jedną z głównych tez numeru, że no, Polskę prędzej czy później ta dyskusja czeka i jest ona nam absolutnie potrzebna, żebyśmy się zastanowili, co dalej, jak tę pamięć związaną z postacią Jana Pawła II i jej znaczeniem symbolicznym no, urealnić, tak? To znaczy trochę odmitologizować. Jak pytasz, czy to jest spór religijny? Oczywiście, że dla wielu ludzi to ma jakby motywacja do udziału w tym sporze i do formułowania takich, a nie innych tez, myślę, że jest również religijna. Ale ja myślę, że to przede wszystkim jest spór no, bardzo głęboko tożsamościowy. Również po części. Ale jak i tylko po części to jest spór pokoleniowy. Mhm. No tu się też przecina co najmniej kilka elementów. Tak? To znaczy dla pokolenia takiego, jak ja mam 32 lata, no to Jan Paweł II jest papieżem już schyłku, umierania, niemożności mówienia, rządzenia tak naprawdę przez otaczających go ludzi. W samej końcówce to nie znaczy, że sugeruję tutaj, że Jan Paweł II na nic nie ma wpływu przez cały swój bardzo długi przecież pontyfikat, no ale te ostatnie kilka lat to no, nie jest to żadna kontrowersyjna teza, że wpływu i realnej decyzyjności miał coraz mniej. Ale przyjadł coraz więcej Ignacy, ludzie, których no, ale zobacz, ale uczyniono cnotę z tego, że cytuję, z krzyża nie zszedł. Tak, nie? Oczywiście. No. To jest absurdem zupełnym, no bo nie wyobrażam sobie zarządzać dużą korporacją, o której mówię, że ją kocham, tak, pomimo tego, że już kompletnie nie ja, że nie wiem, co się koło mnie dzieje, a za mną toczy się jakaś walka na śmierć i życie między różnymi koteriami, kto kogo zamorduje. Tymi koteriami, które przez lata Wojtyła no, tolerował, pozwalał im rosnąć, a niekiedy po prostu współbudował swoimi decyzjami personalnymi. Więc dla takiego pokolenia, jak dla osób z mojego pokolenia, to jest papież schyłku i jest papież wciskania nam go do gardła. Znaczy, to jest papież po prostu nieustannego wciskania nam jego jako wielkiego, jako największego syna polskiej ziemi, jako tego, po którym powinniśmy płakać, chociaż w sumie nie wiemy. Ale to powoduje odruch wymiotny, jak ktoś ci wciskał. Oczywiście, że tak. No i to bardzo dobrze widzimy, myślę, właśnie i w moim pokoleniu, a jeszcze bardziej widzimy to w pokoleniach ludzi młodszych ode mnie. Ale jednocześnie znam osoby z pokolenia moich rodziców, no, którzy naprawdę, to jest realna reakcja ich emocjonalna, ściska ich w gardle, kiedy słyszą wystąpienia Wojtyły z 79 roku i z jego przyjazdu ciepło do Polski. Ciepło na sercu im bo, się robi, tak. No, to jest nawet coś dużo więcej niż ciepło na sercu. To jest jakby związanie postaci Wojtyły z całym konglomeratem biograficznych doświadczeń związanych z końcówką lat 70., sierpniem 80., później stanem wojennym, przemianami 89 roku, transformacją ustrojową. Tak znaczy dla pewnej grupy ludzi, wcale nie małej w Polsce, no te przemiany i udział w nich w jakimś stopniu, w większym lub mniejszym, no bo to też oczywiście nie ma co tutaj tworzyć z Polaków wielkiego narodu samych bohaterów, którzy obalili Związek Radziecki. To też jest taka mitologia pod przewodnictwem właśnie Jana Pawła II. No wiemy, że tak nie było, tak? Znaczy, że to jest stokroć bardziej skomplikowane, jak zawsze jest. Tak. Ale dla wielu ludzi to są doświadczenia absolutnie formacyjne. I w związku z tym dyskusja o nich jest niezwykle trudna. A Jan Paweł II, który został w tej mitologii stworzony jako ten człowiek, który nadał temu rozpęd, wiatr w żagle, popchnął te miliony ludzi do tej przemiany świata. Tak? No bo i to tego nikt nie kwestionuje przecież. Okej, tak. Znaczy, to miało, oczywiście, że to miało znaczenie. Tak? Znaczy, to ten przyjazd w 79 roku i słowa, które Jan Paweł II wtedy wypowiadał i wspólnota, która się wokół nich zawiązała, jest pewnym realnym zjawiskiem. I późniejsze działania również Wojtyły, Watykanu, części kościoła hierarchicznego, bo oczywiście wiem, że inna część kościoła hierarchicznego miała no,
znowu ta rozpiętość postaw w kościele wobec komunizmu w różnych etapach trwania PRL-u i również w końcowej jego fazie też była bardzo różna, tak? Ale to jest też znowu bardzo długa oczywiście opowieść, ale w każdym razie to jest kwestia absolutnie tożsamościowa. To jest zanegowanie jakichś podstawowych, no to jest, przepraszam za porównanie, bo to oczywiście nie jest ta skala symboli, ale no to jest tak, jak wciąż niektórzy nie są w stanie przyznać, że może Balcerowicz popełnił jakieś błędy. Aha. Ja nie chcę powiedzieć... Myślałem, że powiesz o Stalinie, że Stalin mordował. Nie chcę uwierzyć. Tak, ale nie chodzi, bo mówię o Balcerowiczu, bo mówię, że to jest ten sam konglomerat dla części osób. Tak. I w związku z tym, ponieważ to jest kwestia tożsamościowa, no to takie rzeczy jak tożsamości, jak no są niezwykle odporne na coś tak, przepraszam za cudzysłów, błahego jak fakty. Tak, tylko że z drugiej strony przypomina mi się, wiesz, jesteś, też zajmujesz się filozofią, Kant, który mówi o pewnym dojrzewaniu społeczeństwa. No i my w pewnym momencie widzimy w tym Wojtyle patrona jednak, i to jest jego dziedzictwo tej polskiej homofobii, zaściankowości, tego wybraństwa. To jego ta cywilizacja śmierci, ona oczywiście była bardziej Pawła VI niż Jana Pawła II, ale on dał jej wiatr w żagle i on ją tak naprawdę rozbujał. Eutanazja, aborcja, narkotyki, śmierć. I ja mam takie wrażenie, że to jest wypisz, wymaluj, co my słyszymy na co dzień. To znaczy to, że jest jakiś niedobry zachód, ja to powtarzam do znudzenia, nie wiem, przyjdą nas tu, homoseksualizują wszystkich i sprawią, że będziemy już nie takim samym społeczeństwem, że będziemy jacyś kolorowi, będziemy rozmawiali w innym języku, że będą jacyś ludzie, którzy będą tutaj wyznawać inną religię. To jest to paliwo wojtyłowe i na przykład mi się podoba ten spór, który teraz się otworzył. Oczywiście asumptem do niego jest pedofilia. Oczywiście nie, ta sprawa jest jasna, tak? Natomiast uważam, że właśnie ten szerszy kontekst tych biskupów, którzy są jego spadkobiercami w tych swoich myślach bardzo wiernymi, to powinno być chyba takim probierzem twórczej i potrzebnej dyskusji, bo ja się z tą zgadzam, że oczywiście również dla mnie te słowa o odnowie oblicza tej ziemi, pokój tobie Polsko, to wszystko to jest, wiesz, piękne imaginarium, które zostało w głowie. Tak jak, nie wiem, wspominam sobie swoją babcię, dziadka, o których moi rodzice mówili tylko dobrze, tak? Natomiast z drugiej strony w pewnym momencie dojrzałem i z pewnymi kwestiami, z tą moją mamą i z tymi moimi autorytetami się nie zgadzałem. Jest pytanie, czy to pokolenie JP2, który jest pokoleniem, jak napisałeś w jednym z numerów kontaktu, nie naszym, ale naszych rodziców i naszych dziadków, jest w stanie sobie z tym poradzić. I co my możemy zrobić, żeby ta dyskusja nie była agresywna, konfrontacyjna, zero-jedynkowa, ale no właśnie, no, na argumenty, no tak, na argumenty po prostu. Ja myślę, że jeszcze długo niestety nie będzie na argumenty. No też akurat mamy specyficzny rok. Oczywiście każdy rok jest jakimś rokiem pewnie kampanii wyborczej, tak, jak spojrzymy w kalendarz, ale no to też oczywiście zmienia sytuację. No bo już widzimy, że partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, postanowiło wziąć ten temat jako temat stricte wyborczy. No złośliwi właśnie też mówią, z czym się nie zgadzam, nie wiem jak ty, i to jest krzywdzące, przepraszam, że ci znowu wchodzę w słowo, to taka zła maniera prowadzącego, że, ale o tym chciałbym bardzo powiedzieć, bo mają pretensje do Gutowskiego i do Werbeka, że w roku wyborczym to jawnicy jest absurdem. No. Dziennikarze są od robienia dziennikarstwa, nie od robienia polityki, i od robienia kampanii wyborczej partiom opozycyjnym. No, to... Ale mówiłeś, przepraszam, przerwałem ci, o tym, że PiS bierze na sztandar Jana Pawła II. Tak, więc nie wyobrażam sobie, żeby PiS nagle chciał wejść w tę rozmowę na argumenty. A jednocześnie nie mam poczucia, że byłby zupełnie ich pozbawiony, tak? To znaczy, tu też pewne rzeczy można opowiedzieć, tak? O tym właśnie, jak Jan Paweł II, jakie miał dobry wpływ na świat, Kościół na i pokój, Polskę. Przede wszystkim dla mnie. Na pokój, jak miał rację w rozmaitych kwestiach, w których polska scena polityczna na przykład nie miała racji, jak w sprawie wojny w Iraku. I tak dalej. Znaczy, tych wątków trochę jest. To nie jest tak, że po Janie Pawle II kara śmierci nie zostało. Tak? Mówisz o tym, że jest to papież mówiący nieustannie o cywilizacji śmierci i oczywiście tak, no ale jest to jednocześnie papież Bożego Miłosierdzia i mówienia nieustannie o Bożym Miłosierdziu, chociaż jednocześnie papież, który nie budował oblicza miłosiernego kościoła otwartego na ludzi w
cokolwiek bardziej skomplikowanych sytuacjach życiowych niż te opisane w katechizmie jako normatywne. Więc oczywiście to jest postać niezwykle skomplikowana. Zniuansowana. Tak. I tu oczywiście na bok odkładam kwestię jego odpowiedzialności realnej i w czasach krakowskich, i w czasach rzymskich za skandal wykorzystywania dzieci i systemowego ukrywania, bo tu nie ma szczególnego miejsca na niuanse, poza jakimś historycyzmem patrzenia. Ale to jest kluczem jeszcze inny hermeneutycznym, jak to się ładnie mówi. Wiesz oczywiście, o czym mówię. Tak? Że to też odrobinę trzeba zniuansować, ale odrobinę. Tak. Ale cała reszta to jest przestrzeń do bardzo poważnej rozmowy o tym, ile Jan Paweł II miał rację, a ile błądził. No bo też Kościół jest bardzo kiepski w przyznawaniu, że papieże się na przestrzeni dziejów ze sobą nie zgadzają. No ale jak widzimy to, co robi papież Franciszek i co mówi papież Franciszek, no to tak jak mówiłem, no to jest absolutne przesunięcie akcentów. No to wspomniany przez ciebie Peter Pan w innym numerze Kontaktu mówi, że, i to jest doświadczenie bardzo wielu teolożek na świecie, że noty takie dyscyplinujące z Kongregacji Nauki Wiary przestały przychodzić w 2013 roku, czyli wraz z wyborem Bergoglia na papieża. Skończył się w Kościele rzymskokatolickim na świecie tak wyraźny proces dyscyplinowania, zamykania dyskusji, ograniczania jej. Teologowie i teolożki na świecie poczuli, że nagle można zadawać na nowo te pytania. Można organizować duszpasterstwa dla osób LGBT+, można pytać o społeczne uwarunkowania prawa dotyczącego przerywania ciąży, można mówić jeszcze głośniej o tym, jakie były systemowe i również teologiczne, doktrynalne uwarunkowania zaistnienia skandalu przestępstw seksualnych w Kościele i tak dalej. To są wszystko fundamentalne pytania. I zmiany, tak. Oczywiście dotyczące kobiet w Kościele, kapłaństwa kobiet i tak dalej, nie? Celibatu. I to, tych tematów jest oczywiście bardzo dużo. No i odkryto, że to nie jest tak, że filozofia Karola Wojtyły, którą on według mnie w sposób całkowicie nieuprawniony uwznioślił do rangi nauczania całego Kościoła rzymskokatolickiego, jest jedyną teologią katolicką. No, Wojtyła, wbrew temu, co się w Polsce wydaje, był bardzo, bardzo szeroko i bardzo ostro krytykowany i kontestowany również na świecie, również wśród katolików i katoliczek. Od lat 80. chyba już dość mocno. No, ale Ameryka Łacińska, Holandia, Benjamin Forcano z Hiszpanii, no to jest cała szereg, w Stanach Zjednoczonych. Tak, jest bardzo wielu teologów, teolożek na świecie, wiernych Kościoła, którzy od lat się z teologią i z tym, jak wyglądał ten pontyfikat, głęboko, głęboko nie utożsamiali i budowali alternatywy. Tak jak oczywiście dzisiaj, jak wiemy, to akurat już wiemy bardziej namacalnie w Polsce, wielu katolików i katoliczek nie zgadza się z papieżem Franciszkiem. No I biorę tu w nawias oczywiście kwestię wojny w Ukrainie, no bo to jest jakiś też osobny wątek, ale chodzi mi o priorytety tego pontyfikatu. Tak. To mamy też tą wojnę taką na górze w establishmencie kościelnym, mam na myśli Vigano, jego stronników w randze jednak kardynalskiej. No i całą wielką sieć medialną, której w Polsce odnogą jest Polonia Christiana 24. Tak, to jest bardzo... To są te portale, naukowo-hobbystyczne. Dzień w dzień nawalają w papieża Franciszka, często też na poziomie dezinformacyjnym po prostu, fake newsowym. Tak. Niezależnie od tego, że tak jak mówiłem, to nie jest tak, że papież Franciszek co powie, to ja się zawsze podpiszę. A powiedz mi, Ignacy, bo to mnie interesuje, no bo mówiłeś o tej teologii, no teologia w Polsce no jednak mimo wszystko została wyrugowana z jakiejś myśli jakiejś takiej niuansującej, poszukującej, no bo Jana Pawła II można było tego kochać, jak ktoś słabo kochał, to już był jakąś osobą podejrzaną. W zasadzie chyba nie mamy w tej chwili jakiegoś ważnego teologa, o którym na świecie by mówiono, cytowano, powoływano. No nie mamy, tak? Nie, no bo na świecie, to nie tylko przecież w teologii, no nie cytuje się tych, którzy robią przypisy do tego, co już napisano. No, jeżeli ktoś ma być wpływowym myślicielem, myślicielką w dowolnej dziedzinie, to musi mówić coś jakkolwiek nowego, zadawać jakiekolwiek pytania, jakkolwiek podważać to, co zostało dotąd napisane. Więc jeżeli chodzi o tych teologów,
polityków, którzy w Polsce funkcjonują, to myślę, że ostatnim takim był ojciec Hryniewicz w kwestii powszechnego zbawienia i w związku z tym w kwestiach ostatecznych istnienia piekła, pustości piekła. No ale to właśnie było jakieś pytanie, które wchodziło w dyskusję z dominującym nurtem. No a to jest ciekawe w myśli. Zastanawiam się nad taką oto rzeczą. Chciałem ci zadać to pytanie. W zasadzie odkąd się dowiedziałem o twoim istnieniu, poczytałem to, co piszesz. Twojemu środowisku mam też na myśli Krzysia Krawczyka, Stasia Krawczyka, którego poznałem. Jak to jest dzisiaj być katolikiem w Polsce? W ogóle katolikiem być w kościele? Bo przedstawię ci swój pogląd. Ja byłem kiedyś w kościele, chodziłem do kościoła, przestałem chodzić i jakoś uważam, że ta instytucja jest po prostu szkodliwa. Znaczy ja mam takie wrażenie, że jest anaukowa, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Pomijam tą dużą dyskusję już na temat spowiedzi, ale która jest dla mnie taką wizytówką tego, że po prostu może robić dzieciom krzywdę, tak? Etyka seksualna, z którą kompletnie się nie zgadzam, wykluczenie kobiet, wykluczenie mniejszości seksualnych, tych dziwnych panów pobieranych w te swoje szaty, stroje, pastorały, pierścienie, dla mnie klaunów i błaznów, wybacz, ale mam takie przeświadczenie. Zbieranie pieniędzy po to, no po co? Po to, żeby ogrzać budynki, do którego przychodzą ludzie i nie mogą rozmawiać, tylko słuchają jakiegoś monologu. Jaki to ma wszystko ma sens? Powiedz mi, bo co to ma? Ulepszyć ludzi, zintegrować ich? Ale jaka to jest energia? To jest dobra energia? No bo jak posłuchamy polskich biskupów, to ja tam nie znajduję jednego, tak? Jednego, który by mi dał jakąś dobrą energię, poza pewnymi frazesami, które gdzieś tam opowiada i które rzeczywiście może mogą robić na kimś jakieś wrażenie, nie wiem, biskup Ryś, biskup Muskus, nie? Ale to są faceci, którzy po prostu są w tym systemie i absolutnie się od niego nie separują i nie powiedzą nie, ja się z tym nie zgadzam po prostu. Nie jestem w stanie tutaj odpowiadać za całą redakcję magazynu Kontakt, bo ona jest też wewnętrznie zróżnicowana. Znaczy w redakcji Kontaktu są katolicy, katoliczki, są osoby innych wyznań chrześcijańskich. Są osoby po apostazji, są osoby, nigdy się nie identyfikowały z żadną religią instytucjonalną, więc mówię tutaj bardziej za siebie niż za środowisko, chociaż oczywiście takie doświadczenie zadawania sobie tych pytań i poszukiwania w obecnej sytuacji, od wielu lat tak naprawdę trwającej sytuacji kryzysu Kościoła rzymskokatolickiego, jego wiarygodności, odkrywania jego hipokryzji i tak dalej, to jest doświadczenie bardzo wielu osób i to też wielu również części naszych czytelników i czytelniczek. To jest oczywiście z jednej strony osobiste pytanie, ale to mi w ogóle nie przeszkadza, ale jest to też pytanie, na które stosunkowo trudno odpowiedzieć, bo to jest też właśnie kwestia jakichś takich głębokich, nie sugeruję, że inne są płytkie, tylko że bardzo głęboko zakorzenionych rozpoznań dotyczących świata. No ale jak ci zacznę mówić o spotkaniu Jezusa w swoim życiu, to obawiam się, że właśnie potraktujesz to jako frazes i rozumiem, bo dopóki nie usiądziemy, ale nie, chodzi mi o to, że dopóki nie usiądziemy na dłużej i nie porozmawiamy, co to konkretnie oznacza, to brzmi jak frazes, tak? Znaczy ja to wiem. Nie, ale pytam się, czy potrzebny jest do tego Kościół? Tak? Nie, Kościół to chrześcijaństwo. Oczywiście, że nie jest potrzebny. No, jakby ludzie na świecie i nie tylko, w Polsce również, realizują swoje chrześcijaństwo, swoje podążanie za Ewangelią, za jej przesłaniem i za osobą Jezusa Chrystusa na bardzo różne sposoby. Więc oczywiście Kościół rzymskokatolicki nie jest niezbędny do realizowania chrześcijaństwa. No, to byłoby jakieś skrajnie antyekumeniczne skądinąd podejście. Ale dlaczego ja jestem w Kościele rzymskokatolickim? No, co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, wracając do myśli, którą już powiedziałem kilka minut temu, Kościół rzymskokatolicki w Polsce nie jest jedynym możliwym sposobem przeżywania ani chrześcijaństwa, ani katolicyzmu. Jak widzę, jak pojemny jest katolicyzm, nawet katolicyzm na świecie, no to znajduje tam znacznie więcej powietrza, znacznie więcej nadziei, znacznie więcej tej dobrej energii, której owszem, zgadzam się, nie znajduje u polskich hierarchów, ale mnie polscy biskupi nie obchodzą. Znaczy obchodzą mnie na poziomie społecznym, ale na poziomie mojej religijności, moich jakby rozważań egzystencjalnych, tego mojej wiary, polscy biskupi są kompletnie zbędni. Znaczy do niczego ich nie potrzebuję. I w związku z tym, jeżeli poszukuję
jakiejś inspiracji, to ja po prostu poszukuję gdzie indziej, nie tylko u biskupów, nie tylko u księży, ale także u sióstr zakonnych, u osób świeckich, które opowiadają o tym, jak przeżywają swoją wiarę w konkretnym kontekście, w którym żyją, z jakimi pytaniami się mierzą i w jaki sposób Ewangelia pomaga im w tym funkcjonować. Ale to znowu, to jeszcze nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego katolicyzm? Dlaczego katolicyzm? Ty mówisz o tym, że to są błazny i klauni, rozumiem. Rozumiem to rozpoznanie, rozumiem tę emocję. Dla mnie liturgia rzymskokatolicka jest jakoś jednak istotnym elementem mojej praktyki wiary. To znaczy na poziomie jakiegoś wniknięcia w tę symbolikę, w to, co tam się według mojej wiary dzieje, co tam się uobecnia, co tam się realizuje. I to, że robimy to we wspólnocie, no to to jest... To jest coś bardzo dla mnie ważnego. I oczywiście, że ta forma, w której jest to często realizowane, no bywa niekiedy obśmiewa to wszystko ważne, co mówię samym sposobem, czy tym, albo nie tyle nawet obśmiewa, co jakoś szarga, tak, przez to, co jest mówione podczas na przykład kazania czy homilii z ambony. To absolutnie zgoda. To, że moglibyśmy myśleć o innych formach łamania się zarówno słowem, jak i chlebem, w której ta opowieść również rzymskokatolicka o powszechnym kapłaństwie byłaby znacznie lepiej widoczna, no to zgoda. No jak była pandemia COVID-19, no to w Polsce tematem eucharystycznym było to, czy można przyjmować komunię na rękę, no co jest jakimś kompletnym standardem w bardzo wielu miejscach na świecie. Ja sam też od lat przyjmuję na rękę, ale to jest jakiś bzdet kompletny, czy to jest kwestia jakiejś osobistej wrażliwości, a nie żadnej teologii poważnej. No a na świecie dyskutowano o tym, czy bardziej zgodne z tym, czego chciał Chrystus i z teologią Kościoła, że również z teologią obecną Kościoła rzymskokatolickiego, nie powinna być bardziej zgodna nie sytuacja, w której wierni celebrują Eucharystię w pełni ważną, bez wyświęconego księdza, niż kiedy ksiądz to robi bez wspólnoty. No bo jeżeli mówimy o komunii, no to mówimy o komunii, tak? Znaczy o jakiejś wspólnocie właśnie. No więc i to są pytania, które oczywiście sobie zadaję, ale bez tej liturgii, bez sakramentów, no ale to znowu jest cała długa opowieść o tych głęboko zakorzenionych rozpoznaniach dotyczących świata, relacji Boga ze światem, relacji tego, jaki miał plan wobec człowieka i kim jest Chrystus, to trudno oczywiście mi szybko opowiedzieć, dlaczego sakramenty są dla mnie ważne. Ale jest to dla mnie jakiś sposób zapraszania Pana Boga do mojego życia i Chrystusa do mojego życia, w całej codzienności tego życia, w sytuacji, w której księża jakby, znaczy też oczywiście to nie jest tak, że wszyscy, no też nie ma co wrzucać oczywiście wszystkich księży do jednego worka, ale mówię, no ten kościół hierarchiczny dla mnie jest wtórny wobec jednak właśnie doświadczenia wspólnoty, doświadczenia liturgii i dlatego Kościół rzymskokatolicki. A trzecia odpowiedź, oprócz tej powszechności, tej różnorodności Kościoła na świecie, tej drugiej, czyli liturgii, sakramenty i jakieś rozpoznania głębokie dotyczące świata, no to trzecia odpowiedź jest taka, że jeżeli mi zależy na przyszłości chrześcijaństwa w Polsce, nie instytucji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, tylko przyszłości chrześcijaństwa, to jednak to, jak będzie upadał Kościół rzymskokatolicki w Polsce, w jakim stylu będzie upadał, znaczy, i czy coś wyrośnie na tym ugorze, no jest dosyć fundamentalne dla przyszłości Ewangelii w Polsce. Tak bym powiedział, bo jak patrzę na Irlandię, no to widzimy, że ten upadek może nie tylko być upadkiem Kościoła, instytucji, tego wszystkiego, co w niej najgorsze i to, co w niej najgorsze, niech upada z Panem Bogiem, tylko również upadkiem Ewangelii i chrześcijaństwa, a tego jako chrześcijanin bym nie chciał. Znaczy, wiesz co, jestem, nie do końca się zgadzam, bo jestem po rozmowie z byłą prezydentką Irlandii, Mary McAleese, która mówi, że właśnie ludzie znaleźli jakąś taką przestrzeń wokół strażaków w czasie pandemii, wokół policji, która pomagała ludziom. Odnaleźli sobie taki humanizm związany z pomocą, z taką troską drugiego człowieka.
Też jest to rzeczywiście taka opowieść Adama Michnika o tym, że Kościół bez chrześcijaństwa będzie jak ta czarna dziura po prostu. I rzeczywiście to może jest ta pokoleniowość, o której tutaj mówiliśmy. To natomiast, co sprawia, że jakoś daje temu Kościołowi szansę, no z całą pewnością są, to są tacy ludzie jak ty. To jest taki komplement pewnie do ciebie. Ale rzeczywiście mamy bardzo podobne intuicje, kiedy ja czytam u ciebie, kiedy ty mówisz, że to jest doprawdy znamienne, że wizerunkowo bardziej ryzykowne jest wyjście na imprezę przez fińską premierkę Suzanne Marin niż kilkuletnie korzystanie z pracy dzieci przez technologicznego giganta. Że jesteśmy tak uniewrażliwieni na to, że robimy wielkie ceregiele w związku z tym, że pani premier poszła na imprezę i pokazała swoją ludzką twarz, tak? Po prostu, bo się pobawiła fajnie przy alkoholu. A z drugiej strony nie mamy żadnego problemu z tym, że no, jesteśmy konsumentami pewnych dóbr, które są tworzone po prostu z ewidentnym naruszeniem prawa, znęcaniem się nad ludzi, z źle wynagrodzoną pracą, no bo bierzemy w tym wszystkim po prostu udział, że takiej świadomości nie mamy. To jest dla mnie taki sygnał u ciebie takiego humanizmu i takiego szerszego spojrzenia po prostu na nas jako ludzi, co my możemy na co dzień zrobić. Stąd pewnie dużo też o ekologii w waszym piśmie i o tej pracy u podstaw. I o ekologii, i o kapitalizmie, i o jego właśnie tym najbardziej demonicznym obliczu. Mówię tu demonicznym już niezależnie od religijnych. A nie masz takiej wrażenia, że ta religijność została u nas przez tą obrzędowość taka wypłukana po prostu, że nie ma już tej perły w niej, że no właśnie to, że nie zwracamy uwagi na takie podstawowe rzeczy, że sprowadzamy, to mówię tutaj już ogólnie, nie w swoim imieniu, bo ja nie biorę udziału w praktykach religijnych, ale że bierzemy udział w praktykach religijnych, rzucimy coś tam na tacę, czasami na jakiś caritas, a nie potrafimy zadbać o przyszłość naszych dzieci i na przykład poruszać się trochę na rowerze. Czy też, no nie wiem, ostatnio jest ta wojna o mięso tutaj w Warszawie, że to o wiele bardziej mówi o tym, że no nie mamy jakiejś głębi po prostu w tym naszym myśleniu i no właśnie, jak to jest, że w tym katolickim społeczeństwie, no, które non-stop wyciera sobie twarz Ewangelią, Jezusem Chrystusem, papieżami, wszystkimi świętymi, no jest to takie nieobecne. To jest, myślę, dziedzictwo lat, w których Kościół również rzymskokatolicki no również wypłukiwał te tematy, znaczy po prostu ich nie podejmował właśnie, inaczej rozkładał te akcenty zgodnie z tym, jak odczytywał, zresztą rozumiem, dlaczego tak odczytywał to, czego, jak akcenty rozkłada właśnie Jan Paweł II. Ale nie tylko on, tak? Znaczy ja patrzyłem sobie na listy pasterskie w XXI wieku polskiego episkopatu. Robiłem to już kilka lat temu, późniejszych nie czytałem, ale wtedy przez kilkanaście lat przeczytałem wszystkie listy pasterskie polskiego episkopatu i tam w ogóle nie było tematu pracy. W ogóle nie było tematu pracowników, związków zawodowych, strajków. W kraju Solidarności, w kraju dwumilionowej emigracji zarobkowej po wejściu Polski do Unii, co związane jest przecież z ukochanym tematem polskich biskupów, czyli rodziną. Tak całe zjawisko tak zwanych eurosierot. Mówię tu wszystko skrótami myślowymi, tak? Ale wiemy o czym mówimy. Tak? Wielkiego kryzysu finansowego od roku 2008. Strajków kolejnych grup zawodowych w bardzo różnych okresach. Mówimy jeszcze przecież o końcu schyłkowym czasie rządów AWS-u i kilkunastoprocentowym bezrobociu, tak? Wówczas. I przez ten cały czas polscy biskupi jako grupa nie zebrali się na żadną refleksję, właśnie taką humanistyczną, również religijną, teologiczną. No przecież w Kościele Rzymskokatolickim nie brakuje podstaw do tego, żeby na bazie katolickiej nauki społecznej te rzeczy nazwać, żeby o nich opowiedzieć, żeby zwrócić na nie uwagę. Nie po to koniecznie, żeby ustalać konkretną stawkę podatkową, bo od tego biskupi z całą pewnością nie są, ale żeby wskazać pewne kierunki, pewne akcenty tego, jak właśnie powinna być budowana sfera publiczna, również polityka gospodarcza państwa. No
więc oczywiście, że są księża, którzy od lat to realizują, czy w swoim życiu, czy w swoim nauczaniu również. Są całe grupy wiernych, którzy, nie wiem, całe swoje życie poświęcają na przykład osobom w kryzysie bezdomności, no, które są na jednym z najbardziej odległych marginesów życia społecznego, ekonomicznego, kulturalnego i każdego innego. Ale co do dominującej narracji w Kościele rzymskokatolickim, to te tematy po prostu nie były i wciąż zbyt rzadko są obecne. A jeżeli kiedy nawet, jeżeli czasem się pojawiają w tym mainstreamie i kiedy nawet kluczowi polscy biskupi mówią całkiem dorzeczne rzeczy na te tematy, jak nie wiem, jak próbowali mówić w 2015 roku, kiedy się rozkręcała antyuchodźcza nagonka Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy przynajmniej część ważnych polskich biskupów miała dobrze ukierunkowane intuicje i tego, i opierając się na nauczaniu również Jana Pawła II, no ale wieloletnim nauczaniu papieży i całego Kościoła w sprawie uchodźstwa i migracji, mówiła to, co powinni powiedzieć, tylko mówili to tak cicho, tak mało odważnie i tak niewystarczająco wiele razy, że przestało to mieć znaczenie. Ale też myślę, że przestało mieć znaczenie dlatego, że w ogóle uważam, że pozycja polskich biskupów w społeczeństwie jest przeszacowywana. Znaczy, że to nie jest tylko tak, że ja powiedziałem, że dla mnie biskupi, ich zdanie nie ma szczególnego znaczenia. Są badania, które pokazują, że tylko dla 2% społeczeństwa oni są jakimś autorytetem. I to oznacza, że to, że również oni nie są ważnym punktem odniesienia dla bardzo wielu ludzi, którzy tydzień w tydzień chodzą do kościoła, głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Dokładnie. Teoretycznie wszystko by pasowało do tego konglomeratu, a i tak to, co mówią biskupi, jest dla nich kompletnie nieinteresujące, bo kompletnie nie dotyczy ich codziennego życia. Więc ten poziom oderwania od rzeczywistości jest tak daleko idący, że polscy biskupi tak naprawdę mają już mocno ograniczoną sprawczość. Oczywiście w niektórych sferach wciąż mają ją istotną, jak na przykład w kwestii rozliczania lub nierozliczania przestępstw seksualnych ludzi Kościoła i obecnych, a zwłaszcza badań historycznych, no to jest wciąż ich decyzja. Mają sprawczość w rozmaitych kwestiach niekiedy politycznych, finansowych, związanych z rozmaitymi relacjami, czy z władzą lokalną, czy z władzą centralną, ale to też tylko niektórzy, znaczy część biskupów. Większość, ale część jest z tego zupełnie wykluczona. Ale więc ta sprawczość jakaś istnieje, ale na poziomie rządu dusz, że tak to ujmę, rządu sumień, no to już nie mają żadnego znaczenia. No o tym się na przykład bardzo wyraźnie przekonał przecież arcybiskup Gądecki, kiedy próbował ogłosić ogólnopolską zbiórkę na namioty nadziei Caritasu na pograniczu polsko-białoruskim. Tak. No wtedy zorientował się, że on nie ma żadnego przełożenia, nie tylko na wiernych, ale nawet nie ma przełożenia na księży w Polsce. Mhm. Nawet w swojej diecezji nie ma przełożenia na księży. Tak, wiem coś o tym, bo mieszkam na terenie archidiecezji poznańskiej i przyjaźnię się z niektórymi księżmi. No nie ma przełożenia, no bo się z nimi nie spotyka, nie ma dla nich czasu po prostu. Do ciebie też nie miał czasu, jak chciałeś z nim porozmawiać, zadałeś mu kilka pytań, pozostały bez odpowiedzi. Mógłbym z tobą rozmawiać jeszcze pewnie godzinami. Myślę, że rozmawiamy nie pierwszy raz. Ignacy Dudkiewicz był naszym, moim i waszym gościem. Ja was serdecznie zapraszam do magazynu Kontakt. Dziś dopiero odkryłem na Instagramie, że mają bardzo fajne konto i takie przyjemne różne rzeczy sobie tam można poczytać, też stronę facebookową, tego się zaczyna. To nie jest tylko pismo dla katolików, ale dla ludzi myślących, to bym powiedział. No takich, którzy szukają jak gdyby jakichś aksjomatów społecznych, nie są to osoby zamknięte, otwarte, dyskusyjne. To nie jest jakaś twarda redakcja, która ma linię programową, tam są różni ludzie. Bardzo was zachęcam do tego pisma. Zachęca was też nieustająco do tego, żebyście, i proszę zróbcie to teraz, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Proszę was też, żebyście zasubskrybowali wysłuchanie na Spotify'u, bo tam też widzę, że coraz więcej osób was słucha tego. Będziecie mieli wszystkie rozmowy, które przeprowadziłem. Przypominam, że zupełnie za darmo jest bestsellerowa Kryminalna Historia Kościoła na Spotify'u. Empik się zgodził dać za darmo i pod strzechę powędrowała ta nasza audycja, którą nagraliśmy ze Stanisławem Obirkiem. I cóż, zapraszam was wszystkich do wysłuchania za tydzień. Ci, Ignacy, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten program
Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.